Żydzi, poganie i Kościół Boży. Nie dawajcie złego przykładu Żydom, ani poganom, ani wspólnocie Bożego Kościoła. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 32 werset. Żydzi, poganie i Kościół Boży. Ktokolwiek czyta Biblię z uwagą, nie może nie zauważyć, że ponad połowa jej treści odnosi się do jednego narodu, Izraelitów. Mają oni odrębne miejsce w postępowaniu i planach Bożych. Oddzieleni od masy ludzkości zostali objęci przymierzem z Jahwe, który dał im szczególne obietnice, nie dane żadnemu innemu narodowi. Tylko ich historia jest opowiedziana w narracji i proroctwach Starego Testamentu. Inne narody są wspomniane tylko wtedy, gdy dotyczą Żydów. Wszystkie komunikaty Jahwe dla Izraela jako narodu odnoszą się do ziemi. To bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że inne narody są wspomniane w Starym Testamencie tylko wtedy, gdy ich działania dotyczą Żydów. Wszystkie komunikaty Boga, Pana, Jahwe, dla Izraela jako narodu odnoszą się do ziemi. Jeśli naród izraelski ten będzie wierny i posłuszny, obiecana mu jest ziemska wielkość, ziemskie życie wieczne, ziemskie bogactwo i ziemska władza. Jeśli będzie niewierny i nieposłuszny, zostanie rozproszony między wszystkie narody ziemi od jednego końca jej aż do drugiego. Tak mówi m.in. Piąta Księga Mojżeszowa, 28 rozdział, 64 werset w księdze właśnie Piątej Mojżeszowej, czyli księdze drugiego prawa. Nawet obietnica Mesjasza mówi o błogosławieństwie dla wszystkich rodzin ziemi, czyli Izraela. Czytelnik Biblii znajduje w Piśmie Świętym również wzmianki o innym, odrębnym ciele, które nazywa się Kościołem. To ciało również ma osobliwą relację z Bogiem i podobnie jak Izrael otrzymało od Niego, od Boga, szczególne obietnice. Jednak podobieństwo na tym się kończy, a zaczynają się najbardziej uderzające kontrasty, różnice. Zamiast być utworzonym z samych tylko naturalnych potomków Abrahama, Kościół jest to ciało, w którym zniknęło rozróżnienie między Żydem a poganinem. Zamiast relacji wynikającej z przymierza, jest to relacja wynikająca z miłości do narodzonego z Ducha Świętego dziecka Bożego. Zamiast posłuszeństwa przynoszącego nagrodę w postaci ziemskiej wielkości i bogactwa, Kościół jest nauczany, aby zadowalał się wyżywieniem i odzieżą oraz aby spodziewał się prześladowań i nienawiści. Izrael jest połączony z doczesnymi i ziemskimi rzeczami, a Kościół jest połączony z duchowymi i niebiańskimi rzeczami. Kościół nigdy nie był pod przymierzem, ani pod starym przymierzem, ani nie będzie pod nowym przymierzem. Izrael był pod starym przymierzem i będzie pod nowym przymierzem. Nowe przymierze zacznie się 7 lat po zabraniu Kościoła z ziemi. To pokazuje, że Kościół nigdy nie miał i nie będzie miał żadnej relacji z Bogiem na podstawie przymierza, a na podstawie miłości. Nie dawajcie złego przykładu Żydom, ani poganom, ani wspólnocie Bożego Kościoła. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 32 werset. Kontynuując te rozróżnienia między Żydami, poganami i Kościołem Bożym, to Pismo Święte w dalszej kolejności pokazuje, że ani Izrael, ani Kościół nie istniały zawsze. Miały początek,
Początek Izraela znajduje się w powołaniu Abrama. Narodziny Kościoła zapowiedział słowami: na tej opoce zbuduję Kościół mój, jak mówi Ewangelia według Mateusza, 16 rozdział, 18 werset. Pan Jezus, gdy jeszcze chodził w ciele po ziemi, zapowiedział: na tej opoce zbuduję Kościół mój. I czytelnik Biblii czyta też w liście do Efezjan, 3 rozdział, od 5 do 10 wersetu, że Kościół nie jest ani razu wspomniany w proroctwach Starego Testamentu, ale był w tamtych czasach tajemnicą ukrytą w Bogu. W Piśmie Świętym narodziny Kościoła są opisane w Dziejach Apostolskich, rozdział 2, a zakończenie jego pobytu na ziemi w pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdział 4, gdy 7 lat przed rozpoczęciem Nowego Przymierza zostanie zabrany do nieba w pochwyceniu zapowiedzianym w Ewangelii według Jana, 14 rozdział, od 1 do 3. Czytając Biblię, znajdujemy również w biblijnym podziale rodzaju ludzkiego inną klasę, rzadko wspominaną na kartach Pisma Świętego, a odróżniającą się pod każdym względem od Izraela czy Kościoła – pogan. Porównywalna pozycja Żyda, poganina i Kościoła może być krótko przedstawiona w następujących fragmentach Pisma Świętego, czyli jeśli bierzemy Ewangelię Jana, 4 rozdział, 22 werset, to mamy tutaj takie słowa: wy czcicie, czego nie znacie, my czcimy, co znamy, albowiem zbawienie jest z Żydów. To czytałem z tego Nowego Testamentu. Także list do Rzymian, 3 rozdział. List do Rzymian, 3 rozdział. Werset od 1 do 2. Jakie tedy pierwszeństwo ma Żyd, albo jaki pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem, przede wszystkim, że im powierzone były słowa Boże. Tak, widzimy Rzymian 3 rozdział, 1 i 2 werset, a także 9 rozdział od 4 do 5 wersetu. Którzy są Izraelitami, których jest synostwo i chwała, i przymierza, i zakonodawstwo, i służba Boża, i obietnice. Tak widzimy i 5 werset, których i ojcowie, i z których pochodzi Chrystus według ciała, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Tak, Pan Jezus jest Bogiem błogosławionym na wieki i Bóg ten ustanowił właśnie podział. Także mamy o poganach. O poganach mamy na przykład w Efezjan rozdział 2, od 11 do 12 wersetu. Przetoż pamiętajcie, że wy niegdyś, będąc poganami w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi z obrzezania cielesnego, wykonywanego ręką, że wy byliście w owym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy umowom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Także mamy jasno to pokazane w Efezjan 4 rozdział, 17 werset i 18 werset. To tedy mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak inne narody postępują, w próżności umysłu swego, zaćmiony mając rozsądek, będąc oddalone od życia Bożego dla nieumiejętności, która jest w nich, dla zatwardziałości serca ich. I także, jak możemy zauważyć, tą grupę pogan, mamy ją opisaną w Ewangelii według świętego Marka, rozdział 7, werset 27. Tak. Ale Jezus rzekł do niej: niech się pierwej dzieci nasycą, bo niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. A ona odpowiedziała i rzekła mu: tak jest, Panie, wszakże i szczenięta pod stołem jadają z drobin,
odrobin dziecinnych, czyli widzimy wyraźnie grupę pogan. Kolejną grupą jest grupa, którą określać możemy jako Zgromadzenie Boże, Zbór Boży, Kościół. I tutaj mamy świadectwo zapisane w liście do Efezjan. I w tym liście do Efezjan jest wyraźnie w pierwszym rozdziale, 22 i 23 werset, następująca informacja: i wszystko poddał pod nogi Jego i dał Go jako głowę nad wszystkim Kościołowi, który jest ciałem Jego i pełnością Jego, który wszystko we wszystkich napełnia. Także Efezjan, 5 rozdział, 29 werset. 5 rozdział, 29 werset mówi nam to: albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, jak i Pan swój Kościół. I do 33 wersetu: bośmy członkami ciała Jego, z ciała Jego i z kości Jego, dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ja zaś mówię względem Chrystusa i Kościoła. Wszakże i każdy z was w szczególności niechaj miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niech się boi męża swego. Także jest to świadectwo zawarte w pierwszym liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, rozdział 2, werset 9. Czyli mamy wyraźnie zakomunikowane świadectwo: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem pozyskanym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku cudnej swojej światłości. I porównując to, co jest powiedziane w Piśmie Świętym na temat Izraela i Kościoła, czytelnik Biblii stwierdza, że w pochodzeniu, powołaniu, obietnicy, oddawaniu czci Bogu, zasadach postępowania i przyszłym przeznaczeniu wszystko jest między nimi inne. Oczywiście nie oznacza to, że pobożny Żyd nie pójdzie w chwili śmierci do nieba. Różnica polega na tym, że zachętą do pobożności w jego przypadku były ziemskie błogosławieństwa, a nie niebiańskie. Ani Żyd, ani poganin nie mogą być zbawieni inaczej niż przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, dzięki której obaj rodzą się na nowo, jak mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 3. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może widzieć Królestwa Bożego. Oraz 16 werset mówi: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I zostaną wtedy zanurzeni, albo mówiąc inaczej, ochrzczeni w jedno ciało, o czym mówi nam pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, werset 13. Czyli: albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, czy Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy napojeni jesteśmy w jednego ducha, którym to właśnie jednym ciałem jest Kościół, o czym czytałem już przed chwilą, ale przypomnę: w Efezjan, pierwszy rozdział, 22 werset, czyli: i wszystko poddał pod nogi Jego i dał Go jako głowę nad wszystkim Kościołowi, który jest ciałem Jego i pełnością tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Zatem Słowo Boże, widać wyraźnie, nam dzieli całą ludzkość na trzy grupy: na Kościół Boży, na Żydów, na pogan. Nie dawajcie złego przykładu Żydom, ani poganom, ani wspólnocie Kościoła Bożego. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 32 werset. A ty do której grupy należysz? Jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, pójdziesz do piekła.
Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa i bądź zbawiony. Bo każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest raz na zawsze zbawiony. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.